Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zwierzaków Adopciaków. Dziś poznamy naukę Etny, spotkamy się z wolontariuszami oraz poznamy miękką kulkę, którą można zaadoptować. Nasi kochani widzowie, to jest nowy nasz piesek. Do naszego przytuliska przyjechał w środę. Został znaleziony w złotoryi. Był bardzo zmarznięty. Błąkał się. Dobrze ludzie mieszkający w złotoryi przywieźli go do nas, pod nasze skrzydła. Ma około 2 lat. Jest bardzo spokojnym psem. W tej chwili trwa licytacja imienia dla tego pieska. Także bardzo prosimy, abyście przyszli do naszego przytuliska i poznali Miśka. Jest naprawdę bardzo przyjacielski, uwielbia spacery i jest bardzo przyjazny dla innych piesków. I bardzo chętnie wychodzi z dziećmi na spacer. Także to jest bardzo przyjazny piesek. Przyjdźcie i poznajcie Miśka, naszego kochanego. Etna wcześniej mieszkała w lesie. Teraz musi się nauczyć żyć z ludźmi, żeby pójść do adopcji. Dzisiaj rozpoczynamy pracę z Etną, która mieszkała w lesie. Nie miała za dużo kontaktu z człowiekiem. Rozpoczniemy z nią pracę takimi etapami, bardzo małymi kroczkami. Czyli najpierw przyzwyczajamy ją do smaczków, że człowiek kojarzy jej się z czymś bardzo dobrym i zaczniemy pracę ze smyczą, ponieważ jest to podstawa przy adopcji. Pies powinien znać podstawowe komendy, chodzić na luźnej smyczy i załatwiać się poza boksem, czyli nie w miejscu, w którym śpi. Wolontariusze przez 4 pory roku pomagają zwierzętom. Zdarza się, że sami biorą je do adopcji. Od 5 roku wraz z synem przychodzimy tutaj do przytuliska wyprowadzać psiaki, pomagać jako wolontariusze. Zaadoptowaliśmy ze schroniska tutaj psa Sabę, 4-letnią psunię. Jest z nami już prawie miesiąc, ale nadal przychodzimy, wyprowadzamy psiaki. No i cieszymy się ze wspólnej atmosfery tutaj z innymi wolontariuszami. Pomagamy im w wyprowadzeniu, w sprzątaniu boksów, w karmieniu. No i uczymy psiaki, jak żyć z ludźmi. Zachęcamy wszystkich do przychodzenia i do pomagania jako wolontariusze. No i przy okazji można zakochać się w jakimś psie i zaadoptować tak, jak my to zrobiliśmy. Iwo, który jest ze mną, jest strasznym łakomczuchem. Ciągle by jadł i jeszcze raz jadł. Ale jest sposób na takie psy. To jest bardzo prosty sposób. Warto kupić zabawkę, która nazywa się Kong. Wygląda jak muszelka, która ma w środku taki mały tunel. Do środka dajemy jakieś smakołyki stałej konsystencji, czyli serek topiony, do środka troszkę mięska, jakieś najlepsze smakołyki. Następnie możemy nawet dać to na chwilkę do zamrażarki, żeby to było bardziej stałe. I podczas gdy myjemy posiłek lub siedzimy na kanapie i nie chcemy, by pies zawracał nam uwagi, możemy dać, żeby sobie wygrzebywał, wylizywał. Przez to pies musi to gryźć, co naturalnie psy uspokaja. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam do oglądania następnego odcinka Zwierzaków Adopciaków już za 2 tygodnie.